Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Ponad 300 żołnierzy z 4 podlaskich jednostek otrzymało paczki okolicznościowe za pomoc w walce z pandemią COVID-19. Mundurowym wręczył je w Białymstoku marszałek Artur Kosicki. Dziękuję wam za to, że mogliśmy na was liczyć wtedy, kiedy były najcięższe okresy pandemii. Wtedy, kiedy trzeba było selekcjonować, transportować chorych. Wtedy, kiedy trzeba było mierzyć temperaturę. Wtedy, kiedy trzeba było wykonywać testy. I teraz, kiedy trzeba wykonywać szczepienia. Za to wszystko wam bardzo serdecznie dziękuję. Jestem z was dumny, że wykonujecie swoje obowiązki wzorowo. Ja wiem, że to należy do waszych obowiązków, ale tym bardziej rozpiera mnie duma, że robicie to z pasją, z zaangażowaniem i że nasze społeczeństwo, naszego województwa ma tak wspaniałych żołnierzy. Takie działania zwiększają poczucie bezpieczeństwa, pozwalając budować społeczną odpowiedzialność za mieszkańców, ale przede wszystkim pokazują, że służba żołnierzy jest potrzebna. Ja jako wyznaczony przez ministra obrony narodowej, jako koordynator do walki i wsparcia administracji rządowej w województwie podlaskim, chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim żołnierzom zaangażowanym przede wszystkim, bo udowodniliśmy, że nasza służba jest to potrzebna, kiedy musimy stanąć, kiedy są wyzwania, kryzysy. I na pewno spełniliśmy te wszystkie oczekiwania. Chciałbym się też zwrócić do swoich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Od samego początku 2020 roku, od marca, jesteście od samego początku. Nigdy jeszcze mnie nie zawiedliście. Myślę, że nasze hasło zawsze gotowi, zawsze blisko potwierdza, że 5. rodzaj Sił Zbrojnych jest potrzebny w każdym województwie. Jakie wsparcie dają wojska operacyjne w naszym województwie? Nasi żołnierze wojsk operacyjnych wspólnie z żołnierzami obrony terytorialnej wspierali przez ten długi czas społeczeństwo i jeżeli będzie taka potrzeba, to chcę zapewnić państwa, że na pewno będziemy wspierać cały czas, bo mamy bronić, kiedy będzie potrzeba, ale mamy też wspierać w takich zagrożeniach, jakim jest zagrożenie pandemiczne. Także, drodzy żołnierze, dziękuję. Jako dowódca garnizonu jestem dumny, że mogę tutaj dowodzić takimi żołnierzami, bo nigdy nie było żadnego problemu z wsparciem, z koordynacją, czego dowodem są właśnie uznanie przez pana marszałka i bardzo panie marszałku dziękuję za ten gest w stosunku do naszych żołnierzy. Korzystając z okazji również chciałbym panu marszałkowi wręczyć okolicznościowy ryngraf z podziękowaniami od dowódcy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 4 jednostek wojskowych z regionu. Pułkownik Sławomir Kocanowski, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Paweł Lachowski, dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, podpułkownik Krzysztof Rabek, zastępca dowódcy 18. Pułku Logistycznego w Łomży oraz major Mariusz Szymański, szef sekcji 14. Pułku Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w powrocie do normalnego trybu nauki to cel porozumienia zawartego między samorządem województwa podlaskiego i szpitalem psychiatrycznym w Suwałkach. Szczegóły współpracy przedstawili członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski oraz dyrektor szpitala psychiatrycznego w Suwałkach Bożena Łapińska. Podjęliśmy współpracę celem poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Szpital psychiatryczny w Suwałkach
prowadzi 5 ośrodków opieki środowiskowej, psychologicznej, psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Stąd czujemy się kompetentni, żeby w taki program rozpowszechnić, żeby w takim programie uczestniczyć. Przede wszystkim, proszę Państwa, ten program będzie dedykowany temu właśnie tutaj okresowi powrotu dzieci do szkoły. W ramach porozumienia samorząd województwa zobowiązuje Podlaskie Ośrodki Pomocy Psychologicznej i Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży do współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Celem właśnie tego porozumienia jest współpraca przy wdrażaniu programu dla ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Terytorialnie to właśnie te ośrodki, które działają przy szpitalu w Suwałkach, obejmą powiat suwalski, oczywiście miasto Suwałki, powiat augustowski, sejneński, sokulski. Chciałbym też powiedzieć, że podobne działania, co chodzi o ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, już od stycznia tego roku te działania wykonuje Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnień w Łomży. Celem ma być pomoc w powrocie dzieci do szkół i normalnych kontaktów rówieśniczych, co po pandemicznej przerwie dla wielu młodych ludzi nie jest łatwe i budzi skrajne emocje. To są zaburzenia adaptacyjne, to jest niechęć wychodzenia z domu, to jest izolacja od grup rówieśniczych, to są w końcu bezsenności czy jakieś zaburzenia psychosomatyczne, które towarzyszą dzieciom po takim długim okresie braku kontaktu z rówieśnikami i ze szkołą. Do takiego ośrodka może się zgłosić każdy, rodzic, dziecko, nauczyciel, wychowawca, może zgłosić dyrektor szkoły, jeżeli rzeczywiście takie objawy czy jakieś takie niepokojące symptomy związane czy z adaptacją, czy z jakimiś problemami w grupach rówieśniczych zauważy. Współpraca ze szkołami czy instytucjami prowadzącymi opiekę nad dziećmi ma ułatwić dostępność pomocy psychologicznej potrzebującym. Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży nadzorowane przez Suwalski Szpital Psychiatryczny znajdują się w Sokółce, Suwałkach, Becejłach, Augustowie i Sejnach. Pod ich opieką jest około 300 osób. W powiecie łomżyńskim opiekę psychologiczną dla dzieci zapewnia WOPIT-u w Łomży. Placówki są czynne 5 dni w tygodniu, z czego 2 dni w godzinach od 11 do 20. Na stadionie miejskim w Łomży odbył się wyjątkowy mecz, pierwszy od pół roku z udziałem publiczności. Zawodnicy ŁKS 1926 Łomża i Orła Kolno mieli wreszcie okazję zaprezentować się przed kibicami i wyszło im to całkiem nieźle. W przerwie meczu wicemarszałek województwa Marek Olbryś wręczył symboliczne czeki przedstawicielom ŁKS 1926 Łomża oraz Orła Kolno. Czeki były wizualizacją dotacji, jakie otrzymały obydwa kluby. ŁKS zainkasował 80 tysięcy złotych, Orzeł 50 tysięcy złotych. Zespoły otrzymały także piłki i torby sportowe. Te poważniejsze prezenty to 80 tysięcy ŁKS Łomża, dostał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z Samorządu Województwa Podlaskiego, Kolno 50 tysięcy, no i piłki do ćwiczenia, dobre piłki klasowe, takie pierwszoligowe, można powiedzieć ekstra klasa. Myślę, że przyda się te prezenty, chcemy tutaj często przychodzić na te mecze, przyglądać się, żeby nasza młodzież dobrze wypadała, żeby była też taka gra sportowa. Dzisiaj naprawdę wspaniały mecz, bo nie ma jakichś wulgaryzmów, jest naprawdę sportowa atmosfera i niech tak będzie. Drużyna z Kolna również otrzymała piłki i torby sportowe od włodarza miasta Kolno. 1-0 dla piłkarzy Orła Kolno. Jest to mecz dwóch przyjaznych drużyn, bo ŁKS Łomża i Orzeł Kolno są drużynami zaprzyjaźnionymi. I jak widać na boisku, rywalizacja jest sportowa bardzo, ale kibice i piłkarze po meczu są bardzo do siebie pozytywnie nastawieni. Do przerwy 0-0, remis, poziom jest myślę wyrównany. Zobaczymy co będzie po przerwie. Ja kibicuję dla Orła, ale oczywiście trzymam kciuki za ŁKS. ŁKS jest wyżej w tabeli od naszej drużyny. Mam nadzieję, że w następnym sezonie spotkamy się również w czwartej lidze. Jeszcze przed spotkaniem mecz określano mianem meczu przyjaźni. Kibice z Kolna i z Łomży wspólnie dopingowali swoje drużyny. Spotkanie obserwowali także samorządowcy, działacze sportowi oraz prezydent miasta Łomży Mariusz Chrzanowski. Wszyscy tutaj dzisiaj w Łomży liczyliśmy na awans i ja wierzę, że ten awans będzie możliwy. Będzie możliwy też dzięki wsparciu miasta, bo to wsparcie z roku na rok jest coraz
coraz większe. Prowadzimy różnego rodzaju też nowe formy wsparcia, chociażby stypendia sportowe i na pewno z tego wsparcia ja się jako prezydent miasta nie wycofam. Mimo przewagi w ataku gospodarze nie potrafili strzelić kolejnej bramki. Bramkę za to zdobyli zawodnicy z Kolna w ostatniej akcji meczu, kiedy w doliczonym czasie gry wszyscy czekali już na gwizdek sędziego kończący spotkanie. Obydwie drużyny piłkarskie zmierzyły się na łomżyńskim stadionie w meczu czwartej ligi, który zakończył się zwycięstwem zespołu z Kolna, który wygrał 2-1. Mecz transmitowała na żywo telewizja Naryw, więc mieszkańcy naszego województwa otrzymali w sobotni wieczór porcję sportowych piłkarskich emocji. Wystawa Pszczoły i ich rola w przyrodzie to inicjatywa Uniwersytetu w Białymstoku i Samorządu Województwa Podlaskiego. O tym, co zobaczymy w ramach ekspozycji i czemu ma ona służyć, informowali na konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Derechajło, członek zarządu Wiesława Burnos oraz przedstawiciele Uniwersytetu. Organizacja tej konferencji została powierzona ekspertom Wydziałowi Biologii i Uniwersyteckiemu Centrum Przyrodniczemu. Celem wystawy jest też pokazanie roli właśnie pszczoły w środowisku. Też są ważne aspekty gospodarcze, ale też tutaj chcemy uwypuklić rolę pszczoły w środowisku. Zatem bardzo dobrze, że Wydział Biologii włączył się w organizację tej wystawy. Kolejną instytucją, która bierze udział w organizacji wystawy, jest Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze. Wspólne inicjatywy uczelni Uniwersytetu w Białymstoku i Urzędu Marszałkowskiego będą bardzo dobrze służyć nie tylko naszym studentom, naszym pracownikom, ale też wszystkim białostoczanom i podlasianom. Nie od dziś wiadomo, że Podlaskie to kraina mlekiem i miodem płynąca, ale warto edukować i rozmawiać o roli pszczół w naszym środowisku. Mam nadzieję, że ten pomysł będzie się jeszcze rozwijał i żył własnym życiem z dobrym efektem edukacyjnym też dla mieszkańców całego regionu. Miód podlaski jest miodem bardzo cenionym na świecie. My w tym momencie też przygotowaliśmy taki brand miodu podlaskiego. Edukujemy konsumentów, żeby przestawiali się na produkty pszczele. I to daje też efekty. Daje efekty przez i przyrost zainteresowania pszczelarzy i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, w ogóle instytucją pszczelarstwa, zawodem pszczelarskim, mistrzem pszczelarstwa, technikiem pszczelarstwa. To jest też sposób na prowadzenie gospodarki rolnej, zmniejszenie stosowania też chemizacji w rolnictwie. To jest tak wiele aspektów, które przynosi nam pszczoła, że aż trudno je wszystkie wymienić w tak krótkim czasie, ale też i trudno je dostrzegać na co dzień, bo pszczoła żyje wokół nas. Jeżeli my jej nie zaczepiamy, to ona nie zaczepia też i człowieka i współegzystujemy na tym świecie bardzo długo. Wystawa ma promować różne formy pszczelarstwa, bartnictwo, promocję lokalnej odmiany pszczoły zwanej augustowską. W obrębie wystawy w ramach scenariusza przewidzieliśmy kopalne formy występowania pszczół, a to jest poniekąd pokłosie tego, że jestem z wykształcenia paleontologiem, więc zawsze coś takiego kopalnego musi być na naszych wystawach. Będzie też część poświęcona prezentacji różnych typów pszczół, może raz pszczół królowa będzie prezentowana, truteń, robotnice, ale wykonane w skali 20:1. Królowa będzie miała 40 cm, truteń 30 parę, pszczoła 20 parę. Będą wykonane bardzo szczegółowo. Wystawa ma być otworzona 5-6 sierpnia i będzie działała, czy będzie czynna do końca przyszłego roku, do końca roku 2022. Wstęp na wystawę będzie wolny, każdy będzie mógł przyjść, obejrzeć wystawę, obejrzeć eksponaty. Pszczele królowe, trutnie i robotnice zobaczymy w sporym powiększeniu, jak zapewnia kierownik Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego i autor wystawy Wiesław Mikucki, modele owadów zostaną wykonane z najwyższą dokładnością. Na najmłodszych gości odwiedzających wystawę będzie czekał kącik edukacyjny z puzzlami i kolorowankami z pszczołami w roli głównej. Otwarcie ekspozycji planowane jest na początek sierpnia. Wystawa będzie czynna do końca 2022 roku.
Regionalny przegląd kapel, śpiewaków i gawędziarzy ludowych to wydarzenie z tradycjami. Zazwyczaj odbywa się w Zbójnej, jednak względy pandemiczne sprawiły, że zostało przeniesione do sali Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Także z tego powodu spotkali się tam tylko laureaci głównych nagród, a nie wszyscy wyróżnieni. Mamy nadzieję, że wrócimy do normalności. Wrócimy do normalności i zarówno przegląd Zbójny, jak i przegląd w Nowogrodzie będzie odbywać się tak jak trzeba, czyli z udziałem publiczności, ludzi z bezpośrednim kontaktem, w taki sposób, jak to bywało. Rośnie nam nowe pokolenie grających na harmoniach pedałowych. Świetną pracę wykonuje pan Jan Kania, jeśli chodzi o harmonię pedałową i kształcenie młodych adeptów. Także mamy nadzieję, że to się będzie w jakiś sposób rozwijało. Te tradycje trzeba przekazywać z ojca na syna lub z dziadka na wnuka. I mamy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie. W Dni Kultury Kurpiowskiej, do której przepustką jest zdobycie laurów pierwszego lub drugiego miejsca, odbędzie się 20 czerwca na terenie skansenu w Nowogrodzie. Podziękowania i gratulacje przekazali uczestnikom przeglądu starosta Lech Marek Szabłowski i wójt Elżbieta Parzych oraz Marek Olbryś, który wziął udział w nagradzaniu laureatów, bo wśród kurpi... Czuję się jak u siebie w domu. Co prawda zawsze odbywało to się w Zbójnej, a ze względu na pandemię i obostrzenia jesteśmy w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży i jest to koncert laureatów, którzy zwyciężyli w poszczególnych kategoriach i no, jestem jak zawsze szczęśliwy, że są jeszcze ludzie, którzy potrafią w kulturze kurpiowskiej dużo zdziałać i na wysokim poziomie to przedstawić dla odbiorcy. Naszym herbem województwa jest żubr pomalowany w piksele i to oznacza, że my mamy wielokulturowość, wielowyznaniowość i różnorodność i tu trzeba właśnie bardzo eksponować tę różnorodność, dlatego że to nasze województwo jest silne właśnie poprzez swoją różnorodność i dlatego wspaniałe, dlatego ciekawe i trzeba odbiorcom i telewidzom, mieszkańcom to przedstawiać. Wicemarszałek Marek Olbryś przypomniał o trwających już przygotowaniach do przejęcia skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie przez samorząd województwa od samorządu miejskiego w Łomży. Ja mam też dla Państwa bardzo dobrą wiadomość, że z władzami miasta podpisaliśmy już porozumienie o przyjęcie skansenu w Nowogrodzie. To będzie nowa jakość, będzie nowa wartość, która kulturę kurpiowską podwyższy na jeszcze lepszy poziom. Także chcę to zrealizować razem ze władzami samorządowymi naszego powiatu, z władzami gmin, które leżą w obrębie kultury kurpiowskiej. Marszałek powiedział też o decyzji Zarządu Województwa o przyznaniu Jarosławowi Cholewickiemu honorowej odznaki województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, decyzją marszałka został wyróżniony i odznaczony honorową odznaką województwa podlaskiego za to, co właśnie robi dla kultury kurpiowskiej, dla kultury naszego powiatu, naszego subregionu łomżyńskiego. Jednak najważniejsi na przeglądzie są jego uczestnicy. Bardzo cieszy, że coraz więcej młodych osób zgłasza się na kurpiowski przegląd. Interesuję się już od szkoły podstawowej, od najmłodszych lat, ponieważ nasze nauczycielki zawsze nas zachęcały, żebyśmy brali udział w różnych konkursach kurpiowskich, jakieś wycinanki, recytowanie, jakichś gadek kurpiowskich. No i też raz było właśnie takie ogłoszenie, że są nauki gry na skrzypcach. No i się zgłosiłam, ponieważ zawsze chciałam właśnie nauczyć się grać na skrzypcach. I też właśnie cieszę się, że właśnie też tych kurpiowskich melodii się uczę, bo naprawdę je lubię. Są bardzo takie rytmiczne i chcę się tańczyć po prostu, jak się je słyszy. No i też fajnie się je gra. Chodziłem do czwartej klasy podstawówki i tak biegałem sobie, nie? I tak zobaczyłem na ścianie jakieś ogłoszenie, które czytałem, że coś tam do tęczenia, do zespołu kurpiowskiego, tak ogólnie dla młodzieży. No i się z kolegą tak zawołałem go, nie, że chłopacz, zobacz, co to jest, nie. Mówię, to przyszliśmy, mówię, chodź, zobaczymy, nie. Bo to było obok szkoły, nie, to było w ośrodku w Trośli Kultury i się zapisaliśmy i tak już po roku też zaczęliśmy też ten mistrz na nas ten podszedł i mówi, że coś na harmonii, coś tam zainstruowało nas to. No i to się tak zaczęło, tak już 5-6 lat już na tym gramy. W Regionalnym Przeglądzie Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w tym roku wzięło udział 60 osób, z czego 9 stanowili wykonawcy należący do grupy dziecięco-młodzieżowej. Miejmy nadzieję na spotkanie z zespołami kurpiowskimi na Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
Chcesz współtworzyć Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka? Teatr Lalki i aktora w Łomży poszukuje pełnoletnich osób, które pomogą w organizacji kolejnej edycji festiwalu. Chcemy zaproponować, myślę, że bardzo ciekawą taką ofertę dla młodych ludzi, ale już pełnoletnich, którzy mogą pracować przy organizacji festiwalu, jak również i przy samej realizacji festiwalu. To przede wszystkim pomoc administracyjna, pomoc organizacyjna, pomoc logistyczna, pomoc taka łącznikowa między teatrami a biurem organizacyjnym. Osoby zdolne do redagowania materiałów promocyjnych o festiwalu, a szczególnie szukamy ludzi bardzo chętnych i otwartych, takich życzliwych, zainteresowanych sztuką, teatrem, bo myślę, że to naprawdę jest duża okazja. A poza tym jest możliwość obejrzenia bardzo ciekawych przedstawień, więc gorąco namawiam, zapraszam. Tych ilość miejsc jest bardzo ograniczona. Kandydaci są proszeni o przygotowanie pisemnej prezentacji. Kandydatury można zgłaszać bezpośrednio w teatrze, czyli pod adresem 18400 Łomża, plac niepodległości 14. Telefonicznie pod numerem telefonu 86216 5955 oraz mailowo na adres sekretariat@teatrlomza.pl.